Czy wiesz, czym jest typ biblijny? Typologia biblijna. Skąd wiesz, czy coś jest typem, czy po prostu coś zmyślasz? Ludzie uczęszczający do seminarium biblijnego lub szkoły teologicznej uczą się znaczenia słów, których ogół społeczeństwa często nie zna. Gdy uczyłem się biblijnej greki, żartując, komentowaliśmy w gronie kolegów, że w rzeczywistości po raz pierwszy w życiu naprawdę uczymy się gramatyki polskiej, podczas gdy uczyliśmy się gramatyki greckiej. Wynikało to z tego, że aby zrozumieć gramatykę grecką, trzeba było dobrze znać zasady gramatyki własnego języka. Słowo typ jest dobrze znane teologom. Merriam-Webster mówi, że jednym ze znaczeń typu jest osoba lub rzecz przedstawiona w Starym Testamencie, uważana za zapowiedź innej, poznanej dopiero w Nowym Testamencie. Są to rzeczywiste wydarzenia historyczne, które mają podwójne znaczenie. Zostały one zapisane w Starym Testamencie z ważnych powodów, niezależnych od typu. Jednak dosłowne wydarzenia miały dodatkowe znaczenie, ponieważ Bóg chciał, aby zapowiadały coś innego, często związanego z Panem Jezusem Chrystusem. Chcę tu dodać wyraźne ostrzeżenie i zachętę do trzeźwego stosowania typów. Ludzie są kreatywni. Możemy być kuszeni przez naszą wyobraźnię, aby wymyślać dziwaczne niby typy, których Bóg nigdy nie zamierzał użyć jako typów. Oto kilka przykładów nadużyć z Księgi Estery, które zidentyfikował niedouczony czytelnik, który na wstępie przyznaje się, że wpadł na nie po pierwszym w życiu czytaniu Księgi Estery. Haman jest, jego zdaniem, typem szatana. Mardocheusz jest, jego zdaniem, typem Chrystusa, a Estera, jego zdaniem, jest typem Kościoła. Wiemy, że ktoś lub coś jest typem, jeśli inne fragmenty Pisma Świętego mówią, że jest to typ, lub inne fragmenty Pisma Świętego silnie sugerują, że jest to typ. I chciałbym tutaj w tym nagraniu przedstawić cztery główne typy biblijne wraz z powiązanymi z nimi fragmentami Pisma Świętego, które dowodzą, że są one rzeczywiście typami. Jonasz jako typ zmartwychwstania Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiedział, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Tak mówi Ewangelia według Mateusza, rozdział 12, werset 40. Jest to jeden z powodów, dla których nie możemy powiedzieć, że historia Jonasza była przypowieścią. Pan Jezus Chrystus wiąże swoje zmartwychwstanie z historycznością Jonasza i wielkiej ryby. Manna jako typ Chrystusa, chleba życia. Pan Jezus Chrystus powiedział, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, głodny już nigdy więcej nie będzie, a kto mi wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia Jana 6:32-35. Wywyższony miedziany wąż jako typ Chrystusa na krzyżu. Pan Jezus Chrystus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy wierzący mu nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3:14-15. Baranek paschalny jako typ Chrystusa, baranka Bożego. Tak,
bo Chrystus jest typem baranka Bożego. Albo odwrotnie, typ Chrystusa przedstawiony jest w baranku Bożym. Apostoł Paweł napisał: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Te słowa są wyraźnie zapisane w 1 Koryntian 5:7. Warto je porównać sobie z Ewangelią Jana, 1 rozdział 29 i 36 werset, gdzie wyraźnie Chrystus jest nazwany barankiem Bożym. Więcej informacji na temat biblijnych typów możesz znaleźć, studiując spokojnie, z trzeźwością Słowo Boże, do czego Cię zachęcam. Należy zauważyć, że istnieje różnica między typem a kimś lub czymś, co ma wiele podobieństw do Chrystusa. I to też jest ważna rzecz. Ważna rzecz, żeby zauważyć, że nie wszystko jest typem i mogą istnieć podobieństwa bez zamierzonego typu, to też jest kolejne ostrzeżenie. Dlatego ważne jest, żeby zauważyć, że chociaż wymieniłem dwa punkty, które mówią, że po pierwsze, że wiemy, że ktoś lub coś jest typem, jeśli po pierwsze inne fragmenty Pisma Świętego mówią, że jest to typ, lub drugie, inne fragmenty Pisma Świętego silnie sugerują, że to typ. I tutaj do tego drugiego punktu mam uwagę zabezpieczającą, bo ten drugi punkt jest subiektywny. Możliwe, że powinniśmy go odrzucić i nazywać coś typem tylko wtedy, gdy robi to wyraźnie Pismo Święte. Na przykład jeden z moich znajomych był przekonany, że Księga Jozuego jest typem życia chrześcijańskiego, jak dla niego pokazuje Efezjan 6:10-17. Kto wie, może mógł mieć rację. Nie jest to konieczne, aby być przekonanym, że Paweł myślał o podboju, kiedy to pisał. Ale może czasami warto być otwartym również na niektóre pożyteczne sugestie. Natomiast uważać trzeba na to, żeby się za daleko nie zapędzać. Bo zbyt dalekie zapędzanie się jest bardzo niebezpieczne, gdyż można wtedy wypaść z prostej linii prawdy, którą przedstawia Słowo Boże. Niech Bóg Ci błogosławi.